Szczęść Boże, coś wam powiem. Dlaczego jest tak trudno zrobić coś dobrego? Dlaczego wkurzamy się, gdy ktoś inny lekceważy proste czynności albo byle jak traktuje ludzi, którzy przychodzą po dar, którego tylko on może udzielić? Dlaczego jest w nas pragnienie, żeby nas szanowano i wychwalano oraz mówiono tylko dobrze, a słowo krytyki odbieramy jako atak? Odpowiedź jest krótka. Bo chcemy być wielcy w swoich oczach. Chcemy wymusić takie samo spojrzenie w innych, by właśnie tak nas postrzegano. Natomiast dziś słyszymy, sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli was świat znienawidził, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Tak bardzo chcemy się wtopić w ten świat. Chcemy zapuścić korzenie i nie dać się usunąć z miejsca. Bo to jest wygodne. Zapewne w jakiejś mierze nie poddajemy się zmianom, bo nie wiemy, co nas czeka. Strach przed zaczynaniem od nowa sprawia, że wycofujemy się. Są to nasze przeszkody. Jeśli chcemy mieć dobre życie, pełne pozytywnych bodźców, na początku powinniśmy odkryć swoje ja. Jeśli odkryję, że to, co robię, ma sens, poczuję pełnię życia. Wczoraj mówiłem, żeby służba nie była niewolnictwem, bo coś muszę, coś mi kazali. W takiej służbie nie ma radości. Służba wynikająca z miłości zmienia moje działanie. Chcemy być szanowani, a nie znienawidzeni. Ale mamy iść za Panem. On wzywał do zmiany życia, do przyzwyczajeń. Wzywał do otwarcia serc. Nienawiść do Jezusa była podyktowana właśnie lękiem. Komentowano Go za Jego plecami. Knuto różne plany, jak Go oskarżyć. My byśmy pewnie byli pełni nerwów, atakowali naszych oponentów, bo jak tu żyć? On się poddał krytyce i nienawiści ludzi. Jego obroną była miłość, dzięki której znosił wiele, aż do śmierci. Choćby wydawało nam się, że to była przegrana, bo przecież śmierć nie pozwala dalej działać, to mimo wszystko to było zwycięstwo. W modlitwie do świętego Andrzeja Boboli mamy takie słowa. Na drodze twojego życia natrafiałeś na przeszkody, które stopniowo pokonywałeś z pomocą ufnej modlitwy. Dzięki niej rozpoznawałeś znaki otrzymywane od Boga. Przeszkody stawały się stopniami na drodze w ślad za Jezusem. Tak więc przeszkody mogą stawać się stopniami na drodze do Boga. Tak prowadzony był Izrael przez pustynię. Pan zsyłał na niego utrapienia, by wzrastał w zaufaniu do Boga, by tylko w nim złożył całą swą ufność. Pamiętajmy, że skoro Pan nas wybrał, to nie jesteśmy z tego świata. I w życiu, i w śmierci należymy do Pana.